dla krakowian, a częściej nowochucian, Nowochuta to się kojarzy przede wszystkim z blokami powstałymi po 1949 roku. Natomiast trzeba wiedzieć, że w Nowej Hucie jest też znaczny obszar, w którym zachowały się nawet XIX-wieczne domy, wiejskie chałupy, które no, kiedyś tutaj były jako zabudowa terenów wiejskich. Jednym z takich osiedli, dawniej wiosek, w którym zachowało się wiele takich domów, są Czesławice. Można by powiedzieć, że to już jest taki prawie że naturalny skansen. Kiedyś było kilkanaście domów, w tej chwili jest jeszcze kilka w dobrym stanie, które być może kiedyś będą wykorzystane w skansenie. Te wszystkie zachowane stare chałupy cechuje to, że no w większości są to budynki o konstrukcji zrębowej, typowe dla budownictwa tu małopolskiego. W wielu domach tutaj pozostałych na terenie Nowej Huty są pewne napisy na belkach stropowych. Są to najczęściej daty fundowania, nazwiska fundatorów, ale też często takie sentencje, które odnoszą się do świętego Floriana, a nieraz do Boga, aby chronili te ich domostwa. Tutaj ciekawostką jest, w tym domu, przy którym stoimy, jest ciekawostką jest to, że oprócz daty i tej inskrypcji jest też nazwisko majstra, który wybudował ten dom. To jest rzadkość, bo na terenie tych domów, które ja tu na terenie Nowej Huty zinwentaryzowałem czy oglądałem, to spośród tych 18 sentencji, które spisałem, to tylko w dwóch przypadkach jest taki przykład, że majster budowlany podpisał się na belce stropowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Matka Jezusa. Błogosław Panie Boże nowe mieszkanie, ratuj od ognia i piorunów. I majster Antoni Broś, rok 1882. Fundator Szymon Grymek i Katarzyna, żona jego, roku pańskiego 1882. To jest pełny napis tej inskrypcji, która tu jest na belce stropowej w tym domu, która dokumentuje datę powstania tego budynku i fundatorów. Jesteśmy w starszej części mogiły, bo ta starsza to właśnie jest tutaj bliżej kopca, nie w kościele, tylko w rejonie kopca Wandy. Dom, no jeden z najstarszych, na pewno XIX-wieczny, chyba 1889 rok, konstrukcji zrębowej. Widać jeszcze ślady bielenia na zaprawach tutaj tynkarskich z gliny. Takich domów niestety zniknęło w ostatnich latach bardzo wiele. Ostatnio przy budowie trasy S7 rozebrano dwa domy XIX-wieczne. Jeden był nawet z 1832 roku. Ratowanie takich obiektów jest bardzo ważne i myślę, że w powstającym skansenie w Branicach choć część z nowochockich domów się znajdzie. Wystawa Marsz, Marsz Polonia powstała z inspiracji Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Pomysł był taki, żeby pokazać bardzo specyficzną część życia Polonii amerykańskiej, którą są parady Puławskiego, które się odbywają od kilkudziesięciu lat, przede wszystkim w Nowym Jorku, ale też w innych miastach amerykańskich. I konsulat poprosił nas o to, żeby przygotować wystawę, która w fotograficzny sposób opowie o tej tradycji. A my staraliśmy się sprawić, żeby ta wystawa też była interesująca z fotograficznego i artystycznego punktu widzenia. Wybraliśmy kilka projektów i archiwalnych, i właśnie artystycznych, i współczesnych, i dawnych, które dokumentują właśnie parady Puławskiego, ale również dawne i współczesne życie Polonii i w ogóle migrantów wschodnioeuropejskich przybywających do Stanów Zjednoczonych. Na wystawie są prezentowane zarówno zdjęcia fotografów takich wybitnych jak właśnie Alan Sekula, który w jakiejś mierze odkrywał z wiekiem swoją taką polską tożsamość i on akurat pochodzi z Kalifornii. Są też zdjęcia na przykład z takiej jednej z pierwszych polskich osad, właściwie XIX-wiecznej takiej wioski, która się nazywa Panna Maria i jest właśnie w Teksasie. I ta wioska też właściwie ona jest polonijna, ale ją tworzyli Ślązacy, więc też taki, jakby taka grupa etniczna specyficzna dla Polski. Więc tam są nie tylko ci nowojorscy właśnie paradujący Polacy z Greenpointu, ale też mamy taki wgląd do tego, jak wygląda życie Polonii czy w Chicago, czy właśnie w Teksasie, czy gdzieś w Kalifornii.
I oczywiście nie wszyscy są takimi beneficjentami sukcesu tego amerykańskiego, takiego, czy takiego spełnienia amerykańskiego snu, ale wszyscy w jakiejś mierze no jakby poczuwają się do tego, żeby coś wnieść, czy od siebie dać do tego takiego tygla, takiego melting pot, jak lubią mówić Amerykanie o tej swojej kulturze, czy o tej takiej wielokulturowej mozaice, którą również kształtują, czy o niej stanowią Polacy. Z jednej strony pokazujemy w takim reporterskim skrócie za pomocą fotografii prasowych i nagrań dźwiękowych słynne wystąpienie Johna Kennedy'ego na Paradzie Płaskiego w 1962 roku, ale też pokazujemy tę historię od strony jakby zupełnych kulis, od samych początków, od przełomu XIX i XX wieku, kiedy ta migracja z Polski, czy z terenów polskich, bo Polska wówczas nie istniała jako samodzielne państwo i w ogóle z Europy do Stanów Zjednoczonych była szczególnie intensywna i duża. I pokazujemy tam pracę Augustisa Shermana, który był pracownikiem Urzędu Imigracyjnego w Nowym Jorku i który też fotografował przybywające całe rodziny do Ameryki, właśnie rodziny i czy to polskie, czy rusińskie, czy żydowskie, bo był to taki wielobarwny jakby tłum i wielokulturowy. Ale na drugim końcu tej naszej relacji są na przykład zapisy o charakterze artystycznym, między innymi fotografie Zofii Rydet, słynnej polskiej fotografki, autorki monumentalnego zapisu socjologicznego, który ona również, o czym mało osób wie, realizowała podczas swoich podróży do Nowego Jorku pod koniec lat 70. i 80. i tam również fotografowała przedstawicieli Polonii w ich naturalnym otoczeniu, w ich biurach, mieszkaniach, w sklepie polskim czy u polskiego fryzjera, pokazując też, w jaki sposób ta pamięć o Polsce gdzieś cały czas jest obecna, gdzieś tam zawieszonych na ścianach obrazach, plakatach, które wspominają czy przypominają polskie korzenie.